4 marca bojaźń Boża. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. 3 rozdział, 18 wiersz. Czego boi się każdy z nas? Ja bałem się kiedyś ojca. Pamiętam, że czasami znajdował mnie, chwytał i wielokrotnie rozgrzewał moją tylną część ciała, gdy nie okazywałem szacunku matce. Dlatego oglądałem się na wszystkie strony, zanim przystąpiłem choć jedną z jego zasad, bowiem najbardziej nie chciałem znaleźć się w opisanej wyżej sytuacji. Miałem ten zdrowy strach przed jego autorytetem, siłą i właściwym oburzeniem. W Biblii bojaźń Boża ma różne znaczenie, czasami negatywne, czasami pozytywne. Pozytywną stroną jest okazywanie czci Bogu, co związane jest z Jego mocą, chwałą i świętością. Prawdziwe oddanie czci Bogu wiąże się z tego rodzaju bojaźnią. Prorok Izajasz okazał podobną bojaźń, gdy stwierdził: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Kiedy zobaczymy Boga, nie tylko zrozumiemy Jego wielkość, ale też nasz własny, godny pożałowania stan. Tak samo jak w przypadku Izajasza. Bojaźń Boża doprowadza nas do tego, że będziemy chcieli Go wielbić i Mu służyć. W Przypowieściach 1 rozdział 7 wiersz czytamy, że bojaźń pańska jest początkiem poznania lub mądrości. Według naszego tekstu ludzie nie odczuwają tej bojaźni, a tym samym brak im mądrości. Bojaźń Boga ma też negatywne znaczenie. Leon Morris podaje, że ci, którzy czynią zło, powinni naprawdę bać się tego, który decyduje się o ich wiecznym przeznaczeniu. To smutne, że w naszej kulturze bardziej obawiamy się opinii ludzi niż samego Boga. Okazujemy bojaźń szefowi w pracy lub zwracamy więcej uwagi na kwestie finansowe niż na Boga. Boże, dopomóż mi, abym miał otwarte oczy, abym w życiu miał właściwe spojrzenie na wszelkie sprawy. Dopomóż mi, abym bał się Ciebie we właściwy sposób. Wówczas nie będę się bał nikogo i niczego. Dziś, Boże, chcę na nowo poświęcić swoje życie Tobie. Chcę być Twoim dzieckiem. Dopomóż mi, abym miał taką bojaźń, która da mi pokój i duchową moc.